Witajcie, tu Przemek z eLightbars.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam lampę niskoprofilową. Lampa niskoprofilowa o wysokości 8,2 cm. Jest to lampa Slender, dobrze Wam znana LZN Pol 2, marki Zakłady Elektromechaniczne Elektra z Warszawy. Co można ciekawego o tym powiedzieć? Przede wszystkim Pol 2. Dlaczego Pol 2? Jest to belka wykonana według specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 2021 roku, według tych standardów dla polskiej policji. Jest to druga wersja już tej belki, którą wcześniej już też pewnie widzieliście, ale zajmijmy się jej budową. Belka powstała na dwóch anodowanych kształtownikach aluminiowych. Dzięki temu jest bardziej trwała, ale też mamy obudowaną ją kloszami ryflowanymi z poliwęglanu. Ryfel jest po to, żeby ta tafla światła lepiej nam się rozchodziła na boki. Teraz skupmy się na środku. Na środku mamy napis policja, jest to podświetlany napis. Jest to niebieska folia wyklejona na białym tle, podświetlona diodami Cree, ale diod Cree jest więcej. Mamy je tutaj w modułach głównych. Moduł główny, taki pojedynczy, co znajduje się na boku belki, składa się z 18 diod LED marki amerykańskiej firmy Cree. I 18 diod liczone jest jako przód, bok i tył. I one spełniają tutaj, tak na dobrą sprawę, wszystkie diody w tej belce spełniają drugą klasę światłości według EKG ONZ. Jak to działa? Przede wszystkim tutaj mamy czujnik zmierzchu, który mierzy natężenie światła. Jeżeli mamy oczywiście ciemniejszą scenerię, tak, czyli poruszamy się po zmroku, belka będzie działała nie w pełnej mocy, będzie oczywiście o obniżonej światłości. Jeżeli mamy słoneczny dzień, belka będzie o wiele mocniej świeciła, żebyśmy zauważyli ten pojazd uprzywilejowany na drodze, żeby po prostu było nam bezpieczniej. Na diodach zastosowano dedykowaną optykę w postaci szerokokątnych soczewek o rozsyle światła aż 180 stopni. I teraz, jako moduły boczne też mają szerokokątne, ale tutaj zobaczmy, że mamy odpowiednie moduły. I teraz kwestia jest taka, że belka po włączeniu jej, ona będzie świeciła w całości na niebiesko. Nawet te dodatkowe moduły, tak jak mamy tutaj moduł do światła czerwonego, on jest też wyposażony w soczewki szerokokątne. Jest to 6 diod niebieskich oraz 6 diod czerwonych. I czerwone światło oczywiście to jest do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, czyli pierwszy i ostatni pojazd w kolumnie takich pojazdów musi otwierający i zamykający musi mieć czerwone światło, więc wystarczy wcisnąć jeden przycisk na pilocie generatora ESG100 i wtedy tutaj czerwone światło nam się włącza. Jeżeli jeszcze raz wciśniemy, no to automatycznie tutaj nam pozostaje dalej niebieskie. Tak? Czyli moduły główne oraz moduł czerwony mają soczewki szerokokątne. Tu zwróćcie uwagę, że moduły boczne oraz te przednie, tak, mają także dedykowaną tutaj już dla lamp roboczych taką optykę. I w momencie włączenia przednich świateł, tak, mamy oczywiście, nam te niebieskie się wyłączają, bo korzystamy z lamp takedown, ale w momencie, jeżeli na przykład już nie potrzebujemy tego, jeszcze raz wciskamy i dalej powracają do niebieskiego światła. I tak moduły boczne, jak i moduły przednie, tak, one są sześcioledowe. Mają trzy diody białe oraz trzy diody niebieskie. I tak jak wy sami widzieliście, jak przednie razem świeciły z niebieskim, teraz włączmy sobie niebieskie światła, ale w momencie, jeżeli potrzebujemy użyć alley lights, tak, czyli boczną lampę, żeby oświetlić, co się dzieje po prawej stronie drogi, tutaj mamy, sami zobaczcie, lampa przestaje błyskać na niebiesko, zaczyna świecić na biało. Ale jeżeli już na przykład dojrzeliśmy wszystko, pamiętajcie, że jazda z włączonymi szperaczami jest niedozwolona, czyli wyłączamy sobie na przykład lampę i dalej ona już teraz uzupełnia nam ten brak i jeszcze potęguje światło, będzie świeciła dodatkowo na niebiesko. Jak już mamy omówioną całą belkę, to może spróbujmy sprawdzić, czy belka posiada jakieś zakłócenia. Wykorzystamy taki skaner częstotliwości, włączmy go sobie i teraz niech on się tu aktywuje. I teraz tak, sprawdźmy sobie tutaj każdy moduł. Słuchajcie, no ja tu nic nie słyszę, jest zwykły szum, ale nie ma takich przebitek, tak jakby to jakiś silnik diesla pracował. Wszystko jest jednostajnie. No ja bym się nie przyczepił. Tu nawet spróbujmy sobie kabel, czy po kablu jest coś.
Nie ma opcji. Zobaczcie, że jest to naprawdę wysokiej jakości produkt, który no nie ma opcji, żeby w ogóle tu jakoś zakłócał. Czyli wasze najczęściej, jeżeli, no nie oszukujmy się, ale jeśli oszczędzacie na oświetleniu ostrzegawczym, liczcie się z tym, że podczas pracy na wypadkach drogowych czy jakichś pożarach, no niestety jesteście, zabezpieczacie miejsce wypadku drogowego i próbujecie się połączyć z KDR-em, tak, i przez radiostację i wy go nie słyszycie, ani on was nie słyszy. Musicie wyłączyć światła i dopiero wtedy, jak są wyłączone, to możecie dogadać się przez radiostację albo niekiedy dzwonicie na telefony. No, jest to wina oświetlenia ostrzegawczego, które nie spełnia odpowiednich wymagań. Więc pamiętajcie, inwestujmy w wyższej klasy. Nie musi to być już elektra, ale naprawdę wydajmy te pieniądze odpowiednio. Musimy jeszcze, warto w sumie wspomnieć na sam koniec, że lampa, ta belka, ta lampa niskoprofilowa jest synchronizatorem do innych lamp. Jeżeli podłączymy inne lampy, na przykład tutaj po boczku, skorzystajmy sobie, mamy lampę LBL 2000, 2K. Jeżeli my ją podłączymy do naszej belki, automatycznie będzie zsynchronizowana, czyli na przykład lewo-prawo lub asynchronizowana, zależy jak ją wysterujemy. Tak, czyli ta beleczka ma możliwość sterowania innymi lampami, jest taką jedną z głównych, takim jakby masterem tym wszystkim, zarządzającym tymi wszystkimi lampami. Lampa niskoprofilowa Slender LZN Pol 2 ma dodatkowo także funkcję sterowania innymi lampami w trybie dzień-noc, czyli jeżeli ona sama się przyciemni, a mamy lampy klasy drugiej, ona automatycznie nimi zarządzi, żeby też się przełączyły na tryb nocny lub dzienny, czyli tak, żeby właśnie nie raziły innych kierujących pojazdami. Ok, jeśli mielibyście jakieś pytanie odnośnie belki LZN Pol 2, zostawcie komentarze pod tym filmem. Możecie oczywiście lajkować, subskrybować. Jeżeli jesteście producentami oświetlenia ostrzegawczego lub nagłośnienia i chcielibyście, aby wasz sprzęt tutaj także wylądował na takim stole i żebyśmy go zaprezentowali innym, zgłaszajcie się do nas, do naszego portalu elightbars.pl. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! A, no dobra. To jeszcze dodatkowo, nie? Ewentualnie innego kadru. Sterowanie innymi lampami, nie? Nie, bo to było elegancko. To może wcale wyłączyć. Dobra.